Cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek. I mam dla Was ogłoszenie. Przede wszystkim najważniejsze: zwycięzca w konkursie, w zabawie, którą organizowałem. I dziękuję wszystkim chętnym, którzy chcieli poświęcić czas. Ja wiem, że no nie było to do końca łatwe, bo trzeba było troszeczkę pogłówkować, pomyśleć. Nie każdy mógł sobie na takie właśnie przedsięwzięcia pozwolić, ale było troszeczkę chętnych. Fajnie, że się pobawiliśmy i kto jest zwycięzcą? Werble, Prrr. Kuba Jarosz. Tak, właśnie to Kuba Jarosz jest zwycięzcą pierwszego konkursu na rok 2024. Pierwszego tak wymagającego konkursu, jaki zorganizowałem na swoim kanale. I no, szacun, bo co prawda nie trafił pozycji po kolei tak jak być powinno, ale na 10 odgadł. Osiem? Tak, osiem, tylko dwie były nieprawidłowe. Z czego jedna superhero może nie do końca zrozumiał te wszystkie moje nawiki z tym związane, bo to było świadomie troszeczkę utrudnione i że hero tam się miało nie pojawiać, więc wtedy może nawet trafiłby 9 takich pozycji. Więc brawo dla ciebie! Naprawdę szacun, mega szacun. Oczywiście, Ciebie proszę o kontakt z moją osobą, abyśmy ustalili szczegóły wysyłki. Jak w miarę szybko się ogarniesz, to ja myślę, że w tym tygodniu jestem na spokojnie w stanie Ci tą paczkę wysłać. Co dalej? Przede wszystkim, na razie komiksowe nowości jeszcze do mnie nie dochodzą. Musimy się uzbroić w cierpliwość, więc będę sukcesywnie. Pokazywał wam materiały, które sam przygotowywałem i które będę chciał wam oczywiście opublikować. Starać się cały czas jednak tą, tą, tą cykliczną publikację, którą cały czas robię, żeby to jednak było troszeczkę mniej. Sami zauważyliście, ja sam też zauważam, że dzięki temu mimo wszystko jest jakiś progres. Pod względem liczb, które YouTube generuje, oraz przez ostatnich kilka dni naprawdę wskoczyła mi spora ilość subskrybentów. Bardzo dziękuję wszystkim. Jesteśmy na ostatniej prostej, aby dobić do 3000 jeszcze przed upływem 3 lat. To by było wow, mega super. No i nie zapominajcie też o koncie na Facebooku, gdzie też powolutku ci łamy, ale może przekroczymy jeszcze jakiś kolejny pułap. Wiem, że zaniedbuje TikToka, wiem, że zaniedbuję na razie Instagrama. Tam nie ma takiego ruchu i to nie było moje docelowe, jakieś, że tak powiem, działań, ale też będę chciał spróbować to troszeczkę nawrócić, że tak powiem, na właściwe tory, ale jeszcze nie w tym czasie. Przygotowuję dla Was też jeden ciekawy, fajny materiał, bo w sumie zapomniałem całkiem, że nie prezentowałem jednej rzeczy związanej z moją kolekcją Batmanów. Ale też jest plan, bo dostałem ostatnio komentarz, i nie wiem, czy dokładnie o to chodzi. Czekam na odpowiedź, żeby zrobić materiał, w którym prezentuję. One są tutaj na półce. Całą tą kompletną serię haszet, serii Transformers, 80 tomów. Wow. Powiem szczerze, że to by był chyba największy hardcore dla mnie największy taki materiał, który chciałbym robić, i raczej musiałbym go podzielić, bo nie wiem, czy byłbym w stanie. Zaprezentować na jednym filmie, osie... no, no nie wiem, dwie godziny by trwał, trzy, ciężko mi powiedzieć. Ale zobaczymy, czy coś takiego się pojawi, czy w ogóle byście chcieli. Wlatuje też e, dzisiaj na kanał materiał, o który prosił mnie szczególnie jeden mój taki fan, e, bardzo regularnie się odzywający, piszący, jest mi miło z tego powodu, więc dzisiaj będzie coś specjalnie dla Ciebie. Poza tym, bardzo dziękuję mojemu pierwszemu wspierającemu kanał w ogóle, bo może część z was nie wie, Bartolo, o ile dobrze pamiętam, tak. Jeżeli nie, to wybacz, ale po prostu byłem tak zaskoczony, że się pojawiłeś i zyskałeś możliwość mieć pewnych dodatkowych, że tak powiem, bonusów związanych ze wspieraniem mojego kanału. Bardzo Ci za to dziękuję. I będę miał coś dla Ciebie też przygotowane, ale to w swoim czasie. Tak, jak to wszystko tam jest rozpisane. Zachęcam Was też do tego, abyście wspierali mój kanał, dzięki temu mi bardzo pomagacie. Ja też będę mógł sobie rozwijać pewne rzeczy jeszcze bardziej i pokazywać Wam jeszcze więcej. Mam nadzieję. Dodatkowo przygotowywuję coś jeszcze. Mam pewien pomysł. Nie wiem, jak mi to wyjdzie. To będzie troszeczkę taka forma nowości. Od razu mówię, wybaczcie, jeżeli w jakimkolwiek stopniu nie będzie to tak dobre, jak robią to inni, bo to będzie gdzieś doczepiane dodatkowo między tymi treściami, które robię. Chciałbym, żeby to się jeszcze w tym miesiącu pojawiło. Jest na to szansa, jeśli nie, to w przyszłym, bo. Po przeczytaniu pewnego komiksu taka inspiracja gdzieś mnie dopadła, i pomyślałem, kurczę, fajnie byłoby to zrobić, bo jestem mega zaskoczony tą pozycją, która pomimo faktu, że pojawiła się jakiś czas temu tak naprawdę na naszym rynku, ja dopiero teraz po nią sięgnąłem, bo no, to jest taki. Batman. Nightfall, może nawet większy. Większy niż Batman. Nightfall, i tak moje zestawienia znacie. Król Rozpustników zdobył główną nagrodę. Po prostu to był pierwszy komiks, który tak mnie zainspirował, że pojawiły się jakieś posty w ogóle na Facebooku związane podczasem, związane z moim czytaniem, kiedy to robię, bo raczej tego nie praktykowałem. Drugie miejsce, Bomba Trzeci Kosmos, ale pełne zestawienia wszystkich tytułów, oczywiście, jak najbardziej, macie dostępne w materiałach. Chyba tyle na ten czas. Co chciałem Wam powiedzieć? Pojawiały się też unboxingi. Pewna nowa forma, trochę taka związana z innymi rzeczami, nie komiksami. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jest to w dwóch etapach pokazane, ale o tym nie będę Wam na razie zdradzał. Dostęp jedynie będzie mógł mieć do zdjęcia mój pierwszy wspierający, jeżeli mówimy o YouTube, oczywiście. Więc. Próbujcie i, i, i wspierajcie, dzięki temu też będziecie mogli czasami troszeczkę więcej zobaczyć niż inni. A chcę to jeszcze bardziej rozwinąć, tak naprawdę. Ale to, tak jak mówię, filmy dla wspierających i jeszcze dodatkowo jakieś inne gifciki. Także chyba to tyle, co Wam chciałem powiedzieć, bo. Nie pozostaje mi nic innego jak zabierać się dalej do pracy i robić dla Was materiały. Będzie też fajny film, w którym pokażę Wam, podsumuję, jednotomówki mangowe, których ostatnio kilka przeczytałem. Te, które Wam polecam i te, które Wam osobiście nie polecam, bo jak napisał ktoś w komentarzu, że jednotomówki mangowe z reguły są słabe, bo mangi jednak są rozpisywane na. Wiele tomów. No, Mister Czakita to powiedział. On jest bardzo dobrze w tym znany. I coś w tym jest, aczkolwiek i tak się zaskoczyłem pewnymi pozycjami. Może nie jakieś wielkie wow, ale jednak. I coś takiego też będę chciał Wam przygotować. Oraz jeszcze jedna zaległa, no starsza w pewnym sensie, komiksowa polecajka, którą udało mi się dokończyć serię. I nie będę tego rozbijał na trzy tomy, bo mam tych kilka niedokończonych serii. I tam po prostu będę chciał to zrobić, zakończyć, bo to, to mi dało pewną myśl. Będzie film, w którym to wy zadecydujecie, co tak naprawdę chcecie obejrzeć, ale o tym jeszcze Wam nie będę zdradzał. Dam Wam narzędzie, a Wy z niego skorzystacie i sami wybierzecie, która najbardziej Wam będzie odpowiadała. Więc tyle z mojej strony. Dziękuję Wam bardzo za. To, że jesteście przede wszystkim i że dzieje się tak, jak się dzieje. Ja zabieram się do pracy, wam życzę miłego dnia. Oczywiście, nie zapomnijcie o tym, aby skomentować, polubić, udostępnić. Będzie mi bardzo miło. Linki w opisie tego filmu, gdzie możecie dołączyć właśnie do moich mediów, wesprzeć mnie, ewentualnie nawiązać współpracę, a także subskrypcja oraz dzwonek, aby być na bieżąco z tym, co publikuję. Tymczasem ja mówię wam cześć, widzimy się w kolejnych materiałach.